Tak, witajcie, 15 marca i mały update, jeśli chodzi o moje inwestycje NFT, ponieważ no, teraz się dużo dzieje. Mówiłem ostatnio w filmie o projekcie Zero Cool, strony, która w zasadzie produkuje fizyczne wersje NFT-ków, które produkowane są przez twórców i pierwszą ich pracą było właśnie wyprodukowanie zestawów 810 kart z kolekcji Garego V. No one były sprzedawane w tak zwanej Blind Dutch Auction, czyli była to aukcja, w której my nie znamy kwoty, za którą chcą kupić nasi konkurenci, czyli musimy niejako no, pomyśleć, ile my chcemy wydać, ile jesteśmy w stanie wydać na dany produkt i zaoferować tą cenę. Następnie 800, w tym przypadku 800 osób, które dały najwyższą cenę, przechodzą do tego kroku, gdzie mogą kupić te produkty i kupują te produkty za najniższą cenę, czyli za cenę, którą osoba z miejsca numer 800 dała. No i słuchajcie, w tym przypadku było tak, że ja tam dałem 1001 dolarów, zaoferowałem za jeden zestaw tych 10 kart. Aukcja trwała 3 dni, po 3 dniach, proszę bardzo, to jest wynik. Trzeba było dać co najmniej 2150 dolarów, zaoferować za jeden zestaw tych 10 kart, aby mieć szansę na to, żeby je kupić. No więc w moim przypadku niestety to się nie udało i ten 1001 dolarów była to kwota za mała. Co ciekawe, karty te pojawiły się od razu na eBay. Teraz jest już chyba 3-4 dni po zakończeniu tej licytacji, natomiast pierwszego dnia tuż po zakończeniu tej licytacji, te karty sprzedawały się już po 6 tysięcy dolarów. Taka była sprzedaż, więc no tutaj zobaczcie, to jest ta moja teoria, która mówi o tym, że tak naprawdę w ciągu kilku tygodni, kilku miesięcy te projekty dają zarobić około razy 3, razy 4 co najmniej. No tutaj ktoś sobie zarobił tam 2,5 raza od razu tego samego dnia, więc no to jest dosyć fajne liczby. Tutaj słuchajcie, nawet zobaczcie sobie, że ktoś teraz sprzedaje po 10 tysięcy. Oczywiście wiadomo, że to nie jest cena, za którą się to sprzedaje, natomiast tutaj można zobaczyć, że z aktywny listing, gdzie oferty są składane, 12 ofert, tutaj doszedł do 4 tysięcy dolarów, tutaj 4050, tak, tutaj możemy 3380, więc widać, że nawet te aktywne, te 4250, te aktywne listingi, one tutaj w okolicach tych 4000 z groszami, więc no mamy tutaj tak, słuchajcie, no to jest i tak tak naprawdę no około 100%, można powiedzieć. Nawet wiadomo, że tego pierwszego dnia to był wielki hype na to i ta cena mogła być wyższa, teraz prawdopodobnie ona się tak ustabilizuje na w tym poziomie około 4000, ponieważ to obserwuję od kilku dni. Natomiast no, z czasem ta cena będzie po prostu powolutku sobie wzrastała. I teraz krótki update na temat Book Games Tokens. Ja tutaj sobie wypisałem w kilku punktach, co chciałbym wam powiedzieć, ponieważ no, ta sprawa tutaj się dosyć ciekawie rozwija. Przede wszystkim ja zaczynam widzieć tutaj pewien taki kierunek, czym stają się te Book Games Tokens. One się stają po prostu tak jakby walutą. Walutą, którą my operujemy i w zależności od tego, co się dzieje, jaki kolejny projekt Gary Vee wypuszcza, my musimy tutaj zadecydować, czy chcemy tą walutę trzymać w postaci właśnie tych NFT-ków i nie przepalać tego, nie wymieniać tego na nic innego, czy uważamy, że to, co w danym momencie jest oferowane, Gary oferuje jako kolejny jakiś tam projekt, na który trzeba przepalić, aby go zdobyć, trzeba przepalić te tokeny, czy może warto jest właśnie je przepalić, czyli zniszczyć je i dostać no coś, co w danym momencie jest nam oferowane. Czyli staje się to taką prawdziwą grą, ponieważ nigdy do końca nie wiemy, co stoi za rogiem, co tam się za chwilę wydarzy. Co mnie więc czeka dziś, 15 marca? Mamy sytuację, w której te Book Games Token mogą być na początku kwietnia wykorzystane podczas losowania miejsc na tak zwanej white liście, czyli każdy token, który ktoś posiada z tych Book Games Tokens, daje mu 26% szansy na to, że dostaniemy spot, takie miejsce w losowaniu. Może być tak, że jeśli ktoś posiada 10 tokenów, może się okazać, że wszystkie 10 dostaną miejsce na tej white liście. Wtedy mamy możliwość wymintowania sobie 10 NFT-ków z serii 2.
Oczywiście będziemy musieli zapłacić około 950 dolarów za każdego NFT-ka serii 2, ale zachowujemy ten Bull Games token. Dlatego ta whitelista jest dosyć ciekawa, dosyć ważna, bardzo mnie to interesuje i no, będę próbował, mam nadzieję, że no, posiadając 12 tokenów, zaraz powiem dlaczego 12, a nie 13, ponieważ w zeszłym tygodniu jeszcze miałem 13, teraz mam już tylko 12, dlaczego no, jest to warte tego, aby no, trzymać te tokeny, przynajmniej do tego 5 kwietnia, kiedy losowanie nastąpi. Drugą opcją, jeśli liczba tych miejsc na whiteliście, które mi przypadną, będzie niezadowalająca, prawdopodobnie będzie możliwość przepalenia kilku tokenów na ten VFriends 2 właśnie, to jest druga rzecz. No i trzecia rzecz, jeśli bym chciał zdobyć te VFriends 2, no to wtedy już niezależnie od tych Bull Games tokens, które tutaj posiadam, mogę prawdopodobnie uczestniczyć w publicznym takim mintowaniu, no ale to już wtedy będzie, że tak powiem, huzia na juzia, bitwa na gas, fees, na eterze i tak dalej, także no tutaj tego chciałbym uniknąć, dlatego moje takie przygotowania tutaj i dlatego przez ostatnie kilka tygodni no, dokupowałem tych tokenów, aby mieć ich jak najwięcej i być przygotowany na to, co oczywiście okazało się dobrym krokiem, o czym już mówiłem, ponieważ ich średnia cena w ostatnich dniach skoczyła około 100%. One były do kupienia za 0,2 etera, 0,23, 0,25 etera, no a teraz jest floor price na poziomie 0,43 etera. No i taka sytuacja jest dzisiaj, taka sytuacja mniej więcej była też w zeszłym tygodniu, ale do momentu, kiedy nie okazało się, że istnieje możliwość przepalenia pewnej liczby tokenów na bilet na konferencję VCon, która odbędzie się w Minneapolis, będzie trwała tydzień pod koniec maja tego roku. Taki bilet dostajemy w parze z NFT-kiem, który z kolei jest tworzony we współpracy z jakimiś twórcami, którzy będą na tej konferencji, na tym VCon. Jednym z twórców jest Snoop Doggy Dogg, który jest po prostu NFT-kowym i metaversowym, po prostu jakimś, nie wiem, guru takiej społeczności muzycznej i tak dalej, i w ogóle twórców, więc ja mam szansę, że gdzieś tam on w to będzie zamieszany. No i teraz tak, stanąłem przed takim dylematem, no okej, dobra, co mi ten bilet może dać? Czy warto mi je będzie przepalić jakieś te tokeny? Czy może warto zmniejszyć ilość tych tokenów, przepalić je na bilet, mieć ten bilet i teraz jakimi drogami posiadanie biletu może iść, czym to może się zakończyć? No więc przeanalizowałem sobie to i wyszło mi, że można zrobić to na kilka sposobów. Jeśli miałbym bilet, mogę po prostu na razie go trzymać, czekać do powiedzmy 2 tygodni przed całą konferencją i na pewno okaże się, że zapotrzebowanie na te bilety będzie rosło, ponieważ będzie rósł hype na konferencję i coraz więcej ludzi, może nawet tych, którzy już mają bilety, ponieważ mieli VFriends serii pierwszej i należy im się taki bilet, będą na przykład chcieli zabrać, nie wiem, swoją żonę, swoje dziecko, swoich znajomych na tą konferencję, ponieważ tak jak mówię, ten hype będzie rósł i będą zaczną szukać biletów. No i wtedy ja wyskoczę z takim biletem, z moją ofertą i sprzedam go, mam nadzieję, z co najmniej 100% zyskiem. Drugą opcją jest to, że bilet zostaje, nie robimy z nim nic i staje się po prostu, zostaje mu nadana wartość kolekcjonerska, czyli może być gdzieś w przyszłości sprzedany z większym niż 100% powiedzmy zyskiem, tak sobie zakładam. Trzecią rzeczą jest to, że może po prostu polecę sam do Minneapolis, użyję tego biletu i no słuchajcie, to jest konferencja, która trwa tydzień. Tam będzie pełno twórców, pełno wykonawców, możliwe, że będą jakieś, nie wiem, dropy, jakiś merchandise będzie rozdawany. Na pewno tam będzie masa rzeczy i podejrzewam, że po takim tygodniowym pobycie naprawdę możemy wrócić bogaci. Już tutaj nie mówię, że rzeczy typu jakieś tam kontakty i tak dalej, bo akurat na tym nie zależy, ale właśnie rzeczy typu jakieś dropy, może dowiedzenie się o nowych, ciekawych projektach, w które będzie można wejść, które będą zyskowne potencjalnie. No wiele różnych ciekawych rzeczy od strony edukacyjnej również może się wydarzyć, więc to jest taka kolejna rzecz z tym, że no później ten bilet, który będzie użyty, również będzie miał wartość kolekcjonerską, również prawdopodobnie będzie go można po tej dacie już samej konferencji sprzedać. Skąd w ogóle te bilety się biorą? Te bilety oznaczone są skrótem GOO, czyli Gary Originally Owned, ponieważ w serii pierwszej było około 10,5 tysiąca NFT-ków, z czego Gary zatrzymał sobie 1000
I ponieważ każdy NFT z serii pierwszej ma prawo do jednego biletu, no to on otrzymał tam 1000 biletów, z czego 950 właśnie przeznaczył na tą akcję. Dla nas, dla właścicieli Book Games Tokens i kto jest chętny, właśnie może sobie to, tego przepalenia dokonać. No i przepalanie miało wyglądać tak, że miało trwać 7 dni, każdego dnia inną ilość i inny typ tokenów z Book Games Tokens trzeba było przepalać. I pierwsze 2 dni polegały na tym, że musieliśmy sobie przepalić na te bilety, żeby otrzymać jeden bilet, 5 dowolnych tokenów, które mają ramkę tak zwaną drewnianą. No i teraz ja tutaj siebie usunę. W tym prostokącie zaznaczony jest mój oryginalny NFT, który dostałem za 12 książek za darmo. On miał ramkę drewnianą i strzałkami oznaczyłem NFT-ki, które postanowiłem dokupić do tego, aby mieć 5 w ramce drewnianej, czyli miałem 17 łącznie NFT-ków przez chwilę w sobotę. Zapłaciłem za te dodatkowe 4, 1,7 etera i przepaliłem je na bilet. Tutaj dokonałem na stronie WeFriends właśnie przepalenia. Można było sobie tutaj zobaczyć podgląd swojego portfela, odznaczyć te tokeny, które chcemy przepalić. I tutaj już po przepaleniu, po prawej stronie, tak właśnie wygląda bilet. Tego NFT-ka jeszcze, który ma być powiązany z biletem, nie ma. To będzie tam bodajże za tydzień, za dwa jakoś ogłoszone. Także no to też będzie dosyć ciekawa rzecz, tak jak mówię, co tam się pokaże. No i teraz tak, jeszcze ja lubię się dzielić z wami tym moim myśleniem, jak ja do tego wszystkiego podchodziłem, kiedy byłem na początku tego całego, w tym pierwszych 2 dniach tego całego przepalenia, które trwa do dzisiaj. I jak ważne jest właśnie to, jeszcze raz mi to właśnie pokazuje, że wchodzenie na ten message, tak zwany tracker na Discordzie Garego V, sprawdzanie tych jego odpowiedzi na pytania ludzi, tam po prostu jest bardzo dużo cennych informacji, które tak naprawdę dopiero później za kilka dni, nieraz za kilka tygodni, zależy o czym on mówi, ukazują się na świetle dziennym i docierają do szerszej publiczności. Natomiast ja tam właśnie lubię sobie dziennie 15 minut na tym Discordzie spędzić i sobie sczytywać. No i okazało się, że gdzieś tak właśnie tego drugiego dnia przepalania, kiedy te ramki drewniane były przepalane, rzucił informację, że jeszcze wszyscy będziemy tęsknić za przepalaniem drewna. Dało mi to do myślenia, że okej, no to czyli kolejne dni będą na to na przykład dni, kiedy będzie trzeba, aby otrzymać ten bilet, przepalić nie 5, tylko na przykład 6 albo 7 ramek i niekoniecznie właśnie drewnianych, tylko z innych kolekcji. A pamiętajcie, że drewniane ramki są najbardziej popularne, czyli są najtańsze. No i rzeczywiście tam po kilku godzinach pokazała się informacja, że już w niedzielę, aby przepalić Book Games Tokens na bilet, trzeba przepalić 6 ramek, które są tak zwane te clear, przezroczyste, to jest ta ramka na dole po prawej stronie ostatnia. I już sobie policzyłem, że bo już bym musiał dokupić kolejnych 5 takich ramek właśnie, tych przezroczystych, i to już by mnie 2,5 etera kosztowało. To jest jedno, więc no podjąłem decyzję, że okej, to wolę, wiadomo, 1,70 wydać i zamienić to na bilet szybko, jeszcze w sobotę. No i później moje myślenie no jest takie, że z każdym dniem ta ilość ramek będzie prawdopodobnie rosła lub ta rzadkość ramek, które trzeba przepalać, również będą one coraz rzadsze, czyli będą coraz droższe. I no tak założyłem sobie, że tego 7 dnia, aby dostać bilet 7 dnia, będzie trzeba przepalić ramek wartych, ja myślę, około 3,5 do 4 eterów. To mi też daje dlatego podstawę do tego, aby sądzić, że moja inwestycja 1,7 eterów, ten bilet w ciągu powiedzmy miesiąca da mi zarobek 100%, bo uważam, że cena tego biletu tuż przed Wikonem może osiągnąć właśnie te 3,5 do 4 eterów, co by się przełożyło na mój zarobek rzędu 100%. Ja tutaj screena używam dlatego i strzałkami pozaznaczyłem, ponieważ po przepaleniu w moim portfelu teraz nie ma już właśnie tego mojego oryginalnego NFT-ka zaznaczonego prostokątem i tych 4 dodatkowych, które kupiłem. One już zniknęły z mojego portfela, także na dziś jestem posiadaczem bileta na Wikon, który, tak jak mówiłem, którąś z 3 dróg pójdę z tym biletem i jakoś postaram się w jeden albo w inny sposób zarobić na tym i skorzystać na pewno, bo pamiętajcie, po to tutaj jesteśmy, tak? Nie jesteśmy po to, żeby tam kogoś wspierać i tak dalej, nie, jesteśmy po to, żeby zarabiać na tym rynku. I dlatego też
uważam, że no, dokładamy coś do tego, ale musimy wiedzieć też, kiedy wyciągnąć z tego w odpowiednim momencie, tak? Więc jak zwykle z każdą inwestycją jest jakieś pewne ryzyko, ale trzeba mieć na końcu właśnie z tyłu głowy, że my to robimy dla siebie i dla własnego portfela, nie dla portfela Garegowi, my robimy dla naszego portfela. Także teraz mam 12 NFT-ków na moim koncie i nadzieję na to, że 3-4 miejsca na whiteliście uda mi się wylosować i dzięki temu zostać właścicielem tych kilku NFT-ków z serii VFriends 2. Na razie, hej, trzymajcie się.